Cześć, witam was wszystkich serdecznie na kanale Golden Maniac. Witajcie po dłuższej przerwie spowodowanej wakacjami. Wspólnie z rodzinką byłem w Egipcie, także ja czerpałem garściami słońce, żeby tą pozytywną energię móc wam przekazać przez te odbiorniki. Naprawdę fajnie, zwiedziliśmy sobie piramidy, czyli spełniłem jedno ze swoich takich marzeń. Od dzieciaka zawsze gdzieś chciałem zobaczyć piramidy, udało się to w tym roku. Do tego jakieś snurkowania, nurkowania, kłady, cuda, wiławianki, bajery. Naprawdę czas spędzony znakomicie. No i co? W końcu, tamiza, stęskiłem się, 2 tygodnie bez rycia w Egipcie. Nie miałem ze sobą ani pinpointera, ani wykrywacza. Postanowiłem sobie odpocząć, pobawić się. No i tak też robiłem. Dziś, mówię, tamiza. Wcześniej przed samym wyjazdem na wakacje też gdzieś tam skoczyłem na 2 godzinki. Coś tam powychodziło, to zobaczycie na początku tego materiału. A teraz co? Zapraszam was na odcinek z dzisiejszych poszukiwań. Zobaczymy, co uda się znaleźć. Ogłoszenia duszpasterskie standardowo na hasło maniek w sklepie odyńce.pl. Zniżeczka. Nadal trwa lato z odyńcami, czyli będziemy losować kubeczki w tym odcinku. Również jak ktoś chce zdobyć taki kubeczek, wystarczy, że zostawicie komentarz pod tym filmem. No i wszystkim chciałbym serdecznie podziękować za mega frekwencję z poprzedniego odcinka. Sporo nowych subskrybentów dołączyło. Ponad 1000 osób. Dzięki wam kolejny 1000 się zwiększyło, także brakuje nam dokładnie 900 subów, aby przekroczyć magiczne 50 tysięcy, czyli jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje, serdecznie zapraszam, zasubskrybuj, kliknij dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia. Tyle z mojej strony, miłego oglądania, hejka! Cześć, witam was serdecznie. Znowu siedzę na ławeczce. Dostałem wczoraj maila od archeologa. Mariusz, przyjeżdżaj. Czekają na ciebie 2 skarby do odbioru. Także przyjechałem. Za chwileczkę pójdę do archeologa. Odbiorę moje skarby. Pierwszy skarb to będzie skarb anglosaksoński, który powinienem odebrać w tym samym czasie, co ten złoty pierścień średniowieczny. No ale tam był jakiś problem z papierami i nie odebrałem go, więc on czekał sobie, leżał tutaj. Bo w momencie, kiedy odbierałem złoty pierścień, zawiozłem też skarb z końca tego roku, czyli tą tudorską przypinkę. No i ta tudorska przypinka została zdisklejmowana, czyli żadne muzeum nie jest zainteresowane pozyskaniem tej ozdoby, więc zostaje mi ona oddana. Za chwileczkę do niego pójdę, odbiorę te przedmioty, pokażę wam jeszcze raz te przedmioty. A teraz jeszcze chciałbym wam pokazać właśnie pierścień, który... Idę właśnie się do archeologa zapytać. To był pierścień, który wspólnie z Odynem na nocnej wyprawie znalazłem. I mam po prostu pytanie do archeologa, czy on jest godny rejestracji, czy to jest stary pierścień, czy to jest, nie jest stary pierścień. Więc za chwileczkę i wy, i ja dowiemy się, co z tym pierścieniem. Czy jest w ogóle szansa go rejestrować, czy też nie. I jak go datuje. Dobra, za chwilę się widzimy. Ja już po spotkaniu, to było dosłownie chwilka, przekazanie tylko przedmiotów, nie miałem nic do rejestracji, pokazałem mu tylko ten pierścień, który już wam pokazuję. Pierścień, który archeolog zobaczył, stwierdził, że jest to współczesny, że to nic starego. No i pierwszym przedmiotem jest anglosaksoński strapen z pięknymi wzorami, srebrny strapen, czyli końcówka od paska. Zobaczcie sobie, ona jest cała srebrna, tak ona wygląda. A teraz przechodzimy do tego drugiego skarbu. Takie tudorskie zapięcie, które jest srebrne, z pozłacaną tutaj tarczą. Tutaj datę, wszystko będziecie widzieli, albo już w filmie widzieliście, tak to się prezentuje. Dwa te skarby, które tutaj widzicie, miały tak zwany case, czyli treasure case, zostały uznane jako skarb. Tutaj musimy przypomnieć sobie, że definicja skarbu to, jeśli chodzi o artefakt, musi zawierać minimum 10% srebra albo złota i wtedy podlega procesowi skarbowemu. Najpierw jest to wysyłane do British Museum, pytają się lokalnych muzeów, czy jakieś lokalne muzeum chciałoby to posiąść, jeśli nie, to British Museum. Jeśli British Museum nie jest zainteresowane, wtedy taki przedmiot zostaje disclaimowany, czeka 28 dni, może się do tej decyzji odwołać jeszcze właściciel ziemi, czyli właściciel gruntu. Jeśli on w ciągu 28 dni nie wyrazi żadnych sprzeciwów, przedmioty wracają do mnie. Tyle z mojej strony, mam nadzieję, że wam się podobał ten kawałeczek, ten bonusowy materiał. Ja lecę dalej, hejka!
Dziś ponownie jestem przy tym miejscu, gdzie znalazłem tą taką dużą rolkę ołowiu. Powychodziło tutaj to złoty łańcuszek. No i co? Dopiero zaczynam. Plecak sobie położyłem tutaj. Chwilę tu się skupię, 2 godzinki jeszcze przed wylotem na wakacje. Mam zamiar poszukać. Pierwsza znajda na oko już jest. Sami zobaczcie. Taki oto, taka oto bransoleta z takimi oto kamyszkami wpadła. To takie coś na dzień dobry. No i zobaczymy, czym ta miejscówka mnie tu zaskoczy. Oprócz pewno współczesnych monet można tutaj liczyć na jakąś biżuterię. Także zobaczymy, pokręcimy się chwilę i zobaczymy, co wyjdzie. Tam właśnie ostatnio znalazłem tą srebrną zawieszkę. Też tam później będę szukał. Ten stateczek to ledwo co zipie chyba na tej tamizie. Takie coś padło. Myślałem na początku, że to monetka. Ale tutaj mamy jakiegoś smoka wybitego. Tak to wygląda na takiego smoka. Chciałoby być smokiem, ale czy to jest smok i od czego to było? Czy to jakiś kawałek guziczka? Cienka, miedziana blaszka z wizerunkiem smoka. Jak komuś coś przychodzi do głowy, piszcie śmiało w komentarzach, co to mogło być. A ja co? Dalej szukam rzeźbie. Chciałem znaleźć obrączki, biżuterię tam za tym, za tą barką. A mówię, ja idę sobie trochę w tą stronę, pochodzę po tych terenach tutaj. Kiedyś tu z Odynem właśnie nagrywaliśmy. No i co? Mam biżuterię. Już wam pokazuję. Prawdopodobnie sreberko. Z jakimiś napisami. Dajcie mi chwilkę. Przetrę. I zobaczymy, czy to srebro, czy coś innego. Chwilowo nie widzę żadnej tutaj puncy, czy jakiegoś ten znaczku. Ale widzę, że jest naokoło napisane Forever Love. I z jednej i z drugiej strony jest tak samo Forever Love. Tu jest strasznie brudne i nie wiem, czy tutaj coś nie ma pod spodem. Także zapraszam was na podsumowanie. Zobaczymy, czy jest to sreberko. No, albo może jakaś stal nierdzewna. Ale jest krągłość fajna. Miłość na zawsze skończyła w tamizie. No cóż, zdarza się. Nie pierwszy, nie ostatni raz. Ciemne chmury nadeszły. Jakieś ciemne chmurzyska nadleciały, troszkę zaczyna kropić. Mam nadzieję, że nie będzie, że gdzieś to bokiem przejdzie, bo chciałbym jeszcze chwilę pochodzić. Wypukana monetka. Half penny ze stateczkiem. Pierwszy raz tutaj chodzę po takich właśnie tutaj, tych miejscówkach wypukanych, po tych kamyszkach. Idę sobie jeszcze tam, zobaczyć, tam taka fajna puczka jest, taka wyrwa zrobiona. Może tam coś wypukało. Ja jeszcze chwilkę pochodzę. No i mamy pierwszą jakąś plombę. Myślałem na początku, że to ołowiany tokenik z literką V albo z literką K. Ale tutaj widzimy, że jest to już jakaś plomba, bo z tyłu jakieś napisy są. Także widzicie, jestem w tej wyrwie. Fajnie, tu jest wszystko podmyte. Mam nadzieję, że coś z tego tutaj szwaksu zostało wymyte. I może coś fajnego tutaj będzie. No, także szukam. Patrzcie, jak się byczą te lemurzyska. Kaczory, gęsi, kaczki, jak zwał, tak zwał, odpoczywają. W tamtej wyrwie jeszcze znalazłem jednego guzika zwykłego, kawałek ołowiu. No i teraz mamy pięknego guziczka z koroną. Koroną i chyba kotwicą. Albo tylko z koroną. Calutki taki ładny. Także no, ciekawie. Chodzę między tymi właśnie kamerami. Ja pamiętam, jak chyba tutaj Odyn monetę z PRL-u znalazł polską. No, także fajnie, fajnie. Zobaczymy, co tu jeszcze wyskoczy. No i pierwsza monetka znaleziona i z automatu zgubiona. Tutaj wyskoczyła mi monetka. Prawdopodobnie był to farting, baba na wózku, 1/4 pensa. I gdzieś mi tu wypadła, czyściłem o kolano, tylko przetarłem. Wymsknęła się i nie mogę za cholerę ją znaleźć. Ale znalazłem za to coś innego. Już wam pokazuję. Zobaczcie na to. Głowa Elizabeth. Mówię, co to jest? Co to za moneta? Czy już ktoś wie w ogóle, co to za monetka jest? To nawet nie jest moneta, bo to jest pół monety. A dokładnie środek z dwufuntówki. Czyli z dwufuntowej monety ktoś wybił środek i tak on wygląda. Sami zobaczcie. Ja mówię, co to takie fajne, jakieś coś nietypowego. A tutaj mamy tylko, mówię, dwójeczka wybita ze środka. No nic, szukam dalej tej baby na wózku. Może się uda ją znaleźć. Także zobaczymy. Szukam dalej. Nadal szukam tej monety. Ta moneta chyba się zapadła naprawdę pod ziemię. Albo ją gdzieś gniotłem, albo leży koło jakiegoś żelastwa. Nie mogę jej znaleźć.
ale za to jakaś kawałeczek takiej zabawki ołowianej. Wygląda to na jakieś koło od motoru albo czegoś podobnego. No, takie kawałeczki wychodzą. No nic, szukam dalej tej monety. Nie odpuszczę jej. No i nie odpuściłem. Znalazłem. Ale wiecie co, zmyliło mnie to, bo w tym dołku kopałem. Miałem duży sygnał złomu i po prostu mówię, no coś tu dalej brzęczy, pewno dalej ten kawałek złomu. Monetka nie jest w jakimś tam pięknym stanie. Jakiś George. No ale jest, nie odpuściłem. Pierwsza moneta znaleziona na tamizie dzisiaj i musi trafić do sakwy. Nie ma to tamto. Szukamy dalej. Szybka zmiana miejscówki. Idę troszeczkę tam pod tamten mościk poszukać. No bo tam byłem na tym starej miejscówce, nic tam specjalnego nie powychodziło. No ale tutaj znajdę pierwsze dzisiaj na oko. Ranny lew. Zobaczcie. Nawet ma plaster przyklejony. Raniony. Zmoknięty. Oś tu lwie. Dobrze, komuś upadło. Kokosy znowu są na oko. Trzeba rozłupać tego kokosa. No nic, idę, szkoda czasu, idę tam. Zostało jeszcze dobre pół, może dwie godzinki chodzenia. Zobaczymy, ile się uda znaleźć. Jestem pod mostem i chyba jest jakaś fajna znajda. Zaraz wam ją pokażę. Schylę się. Spójrzcie tutaj. Ciekawy jestem, czy to srebro. Srebro chyba. Albo złoto. Nie, no nie może być. Nie może być, to chyba nie jest złoto. Ale jest mega ciężkie. Dajcie mi chwilę. Ja to przemyję, bo jakieś tutaj napisy w ogóle. Dobra, dajcie chwilę. O Boże. Powiem wam tak. Złoto. Złoto to chyba nie jest. Ale myślę, że to będzie jakieś srebro. Nie widzę, cholera, nie widzę tu żadnych puncy. Nie jestem w stanie nic tutaj znaleźć, tylko takie o jakieś znaczki. Jaki z jednej, taki z drugiej strony. Strasznie ciężkie. Taki ma żółty kolorek, taki. Albo po prostu taka patyna od srebra. Nie wiem, kochani. Przyjadę do domu, umyję to, oczyszczę trochę. Może to jakoś ładnie się uda oczyścić i może gdzieś jakaś punca będzie, więc dowiecie się na podsumowaniu. Serdecznie was zapraszam, ale chyba moja największa keta, jaką znalazłem w ogóle, jeśli chodzi o poszukiwania. No takiej kety wielkiej, no to nie udało mi się jeszcze znaleźć, sami zobaczcie. No to na pewno z jakieś, nie chcę skłamać, ale z 15 gram, jakby było srebra, to by było naprawdę zacnie. Jest, kurde jest. Idę tu szukać dalej. Wiedziałem, coś mnie dzisiaj tu ciągło pod ten most. Ciężkie to strasznie jest. Dobra, szukamy. Jeszcze nie zdążyłem, mówię, zrobię sobie zdjęcie, może na jakąś miniaturkę z tym srebrem, czy z czymś takim. Ale tu leży kolejny jakiś łańcuch zrzucony. Tym razem to widać, że to tandeta. Urwana jakaś. Ale kolejny łańcuszek. Coś takiego. Cholerka, trzeba tu się rozejrzeć, może tego jest więcej. Jak taki srebrny wpadł, coś takiego, no to może tu ktoś coś wywalił do tej rzeki. Dobra, szukam. Znajda na oko. Taki oto rewolwer. Zobaczcie, zabawkowy. Jakiś dzieciak wrzucił. Tutaj jakiś bawuł. Czy krowa. Coś w tym stylu tutaj jest. No co, bierzemy. Nie będzie tutaj się marnował. Biorę go ze sobą. Idę tam, pod tamto molo. Tam też jakieś monetki wychodziły. Wyszedł tam też odważnik monetarny. Ale teraz leciała gruba waluta. Elizabetka. Spójrzcie na to, jeszcze okolicznościowa. Z 2005 roku. Dwa funciki. Fajnie. No, dwa funty to już taki grubszy. Ale powiem wam szczerze, jestem ciekawy teraz tego, no bo te, co znalazłem poprzednio, mówiłem, że to od 2 funtów, a to może nie jest od 2 funtów, tylko czegoś innego. Muszę to ustalić w domu, bo to za duży chyba ten krążek. Już sam nie wiem teraz. Porównam to w domu. Zobaczymy. Dobra, szukam dalej. Wracam już, kochani. Stamtąd już wracam powolutku do wyjścia. Przepraszam za wiaterek. A tutaj znowu niedalekiej odległości od mostu pierścień z brylantem. Zaraz go przemyję.
Zobaczcie na to. Jakie pierścienisko. Co tam jest napisane? SM. Miedziucha. Miedziucha, nie wiem, czy on nie był pokryty jakimś czarnym. No ale jakaś dama musiała mieć na paluchu takiego diamenta. To jakby to był prawdziwy, to by jej pół łapy uwalili. Także jest kolejny pierścień do kolekcji. Wyczyścimy. Zobaczycie na podsumowaniu. Lecę dalej. Króweczka już poszukiwań. Już zmykam do drabinki. A tu jeszcze moim ochczom ukazała się taka oto kuleczka. Spójrzcie sami. Kolejna do kolekcji. Zmykam, bo strasznie wieje. Jak coś, to widzimy się już na podsumowaniu. Zapraszam. I dałem sobie jeszcze takie 20 minut na starej miejscówce. Mówię, pochodzę, może coś jeszcze tu na koniec trafię. No i co? Jakaś odznaka się trafiła. HCU. Tam nie widzę, co jest napisane. W domu to postaram się odczytać. Tutaj też są jakieś napisy. Także widać, że jakaś odznaka. Ciekawe, czy to jakaś stara, czy też nie. Ale jest. Jest, kochani, na zejście. Dzisiaj mam tyle energii. Jeszcze bym pochodził, ale woda już powoli zaczyna napływać, więc no zobaczymy. Jeszcze pokrążę. Jeszcze będę walczył. Dobra, lecę dalej. Zaczynamy podsumowanie. Zaczynamy podsumowanie od tego oznaczenia. To jest Work Will Win HCU. Ja wam tutaj napiszę jeszcze, jakby komuś się udało rozkminić, co to jest, to chętnie bym się dowiedział, bo mi się nie udało. Ta monetka, którą mówiłem, że jest od 2 funtów, faktycznie zgadza się objętościowo, tak jak widzicie tutaj na dwójce, zostało tutaj po prostu wybite ze środka, tu mamy okolicznościową tą dwójkę, a tu środek od jakiejś zwykłej dwójki. Monety współczesne, guziczki, ta bransoletka, którą znalazłem na oko na pierwszym, kuleczka, pistolet, tutaj ten taki szajs metal bransoleta, guziczek, to coś z tym smokiem, co nie mam pojęcia, czym było. Jakieś half penny ze stateczkami, 2 sztuki, tutaj mamy coś takiego 5D z dziurką, czy to jakiś token, tego nie wiem, 2 razy farting, kawałek zabawki, no i tak, z tego wypadu ostatniego, kawałeczek sreberka, nie wiem, czym to było, to sprawdziłem właśnie tym do srebra, jest to srebro, tutaj pierścionek Forever Love, no tutaj chyba stal nierdzewna, nie ma żadnej próby, puncy, także stal nierdzewna, pierścioneczek, tutaj macie tam pierścień Arabeli. No i strzał tego wypadu 32,5 grama srebra. Także pięknie się to prezentuje. Sprawdziłem sobie faktycznie sreberko, ale za cholerę nie mogę znaleźć tych tutaj oznaczeń. Takie są jakieś punce. Ja tutaj wam pokażę. Jeśli ktoś wie, co to oznacza, czy macie pomysł, czym to mogło być, czy to są punce, czy po prostu jakiś, nie wiem, znak producenta, dajcie proszę znać w komentarzu, czy udało wam się to ustalić, czym to mogło być, bo ja myślałem na początku, że to są punce. Sprawdziłem, tak jak mówię, sprawdziłem, czy jest to srebro. Jest to srebro, 32,5 grama sreberka. Tak to się, kochani, wszystko prezentuje. Jeśli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić śladu po sobie, komentarza. Ja przechodzę teraz przed komputer wylosować zestaw kubków dla jednego z was oraz będzie materiał bonusowy mój wakacyjny. Komentarze wczytane z ostatniego filmu, który opublikowałem. 527 komentarzy. Losujemy zwycięzcę. Falkos, gratulacje, wygrywasz zestaw kubeczków, proszę odezwij się do mnie, wszystkie dane kontaktowe znajdziesz pod każdym moim filmem, to będzie Messenger czy też e-mail, serdecznie Cię zapraszam, masz 7 dni, aby się zgłosić po nagrodę. Ja Wam dziękuję, no i zapraszam na materiał bonusowy. Golden Manik na wakacjach, bezrobotny, szasta dolarami w Egipcie. Jak molo w Sopocie. Woda, bajka. Jakieś 30 stopni, tu jakieś mamy śledzie kolorowe. Zaraz skoczymy sobie tutaj opływać.
Dobra.